Rurku. Co? To dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? A jak wtedy wszyscy chłopcy. Ja już nie pamiętam tak dokładnie, ale chyba w takim białym ubranku. Tak. No, tak jak pan Jezus powiedział, kogo się mamy bać. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. Nie, nie wiem. Nie wiem, co taki gumie. To tu jeszcze nie pytania mogę powiedzieć, mamy, tak? Czy lubię, czy nie lubię, bo mi nie dali nigdy. Tak pan Jezus powiedział. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. No jak pan już powiedział? Ujebany farbą, czy nie wiem, czynku. Co robi?